gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Ciężniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Dzień dobry Państwu, to jest program Starzy Słowacy, to nie są młodzi Polacy. Dzisiaj odcinek specjalny, bo każdy odcinek jest specjalny, ponieważ tak się powinno mówić, że każdy odcinek jest specjalny, bo wtedy wzrasta widownia i myślą, że coś będzie specjalnego, a czasem jest, a czasem nie ma i wtedy jest różnie. Ale teraz jest specjalny, bo do studia wrócił Krzysztof Stanowski, żądny zemsty. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taktykę inną na ten quiz niż ostatnio. Będę bardzo wycofany, będę mało się angażował, ponieważ ostatnio się angażowałem bardzo i im więcej odpowiedzi udzielałem prawidłowych, tym miałem mniej punktów, więc uznałem, że to jest bez sensu. Na to polega ten quiz. Tak? Jak dobrze odpowiadasz, to jest źle. Rozumiem. No i będę dopytywał przed każdym pytaniem, o co idzie gra, o jaką stawkę, ile punktów, żebym wiedział to, bo ostatnio skręcony zostałem brutalnie. Kowal ma taktykę wycofania i nie przynosi ona sukcesów. Ale nie wiem, czy to kwestia taktyki w przypadku Kowala, czy innych spraw. Natomiast muszę ci powiedzieć, że doszło do pewnych zmian i znam odpowiedzi na większość pytań. To w przeciwieństwie do nas. Kluczowym słowem jest, że na większość pytań. Na większość. No, nie ma co, wiecie, od razu udawać omnibusa, że ja wszystko wiem. Czasami mogę nie wiedzieć. Jest też Jan Mazurek. Tak, zastępuje Kowala. W ostatniej chwili Kowal się wykruszył. Kowal jedzie dzisiaj na nie wiem na co. Na urodziny jakieś. Na urodziny. To taka typowa wymówka, wiesz. Kowal ostatnio ze studia wyszedł i już pewnie nie wróci do studia. Tak, warto pamiętać, że Kowal założył Twittera w 2010 roku. Pozdrawiam cię, Wojtek. Bo... Ale udowodnił na Twitterze, że w 2013 jednak. Ale założył w 2010. No, może ktoś ja też założyłem wcześniej niż napisałem pierwszego Twittera. Jaki był twój pierwszy tweet? Dzień dobry. Ja jestem kulturalny. Jakub Białek jest? Dzień dobry. Też jestem kulturalny? Nie wiem. I Mateusz Rokuszewski. Dzień dobry. Człowiek, który ma już dwa bilety do quizu mistrzów. Trzy. Dwa. Widziałem taką fajną przeróbkę, że już urząd... Nie no, ktoś ostatnio wygrał chyba, tak? Gdy mnie nie było. Ale była nagroda. Gdy nie było biletu do quizu mistrzów. A dzisiaj po prostu nie masz nagrody znowu, tak? Mam. To co jest nagrodą dzisiaj? W kieszeni ją mam. Zaraz pokażę. Dobra. Ale nie jest to bilet do quizu mistrzów. Już kiedyś oglądałem, jak mnie nie było, to się wysypałem, że tak naprawdę nie będzie żadnego quizu mistrzów. Ja już w domu siedziałem, czytam te piłki nożne i roczniki Gowarzewskiego, mówię, o, będzie quiz mistrzów. Ale było ci trochę przykro, jak tydzień temu były w nagrodzie były monety. Tak. Nie wiem, czy oglądałeś tydzień temu, były monety. Niestety nie. Były monety z orłami Engela i nie było Cezarego Kucharskiego. No to chyba dobrze. Nie, bo chciałem dać ci, żeby teraz było to nagrodą. Ta jedna moneta, ale nie było. I nie było też Sibika. I nie było jeszcze kogoś tam. Nieważne, dzisiaj nagroda jest fajna. Znaczy nie jest fajna, ale grzechotka jest taką nagrodą dzisiaj. Ekstra. Nie widać jej, bo jest zielona, Jezus. Podkręciłeś Maria. Emocje. Ale to nie jest zwykła grzechotka. Wygląda jakby się paliła, jakby jakaś żarówka to była. To nie jest, słuchajcie, zwykła grzechotka, opatrzcie. Świeci się. I grzechocze. I grzechocze. Coś wspaniałego. Także... Masz jeszcze ostatnie. O! Dwie grzechotki. Jak te. Jak się nazywa? Grzechotki. Nie. Marakishi? Nie. Co można jest mówić? Taka osoba. Mariachi. Mariachi, o. Także dwie grzechotki. Jeszcze jakiś punkt powinien dostać za tę zagadkę. Nie.
Mógłbyś wyłączyć ten świat? Samo się wyłączy, wiesz? Okay. Ale widzę, że jesteś żywo zainteresowany nagrodą. Jestem dzieckiem. No, to właśnie Krzysiek ma dzieci, ty jesteś dzieckiem. No i to walczymy o to. Czyli są już dwie osoby zainteresowane. Kuba. A my co z tym będziemy robić z Rokim? Kuba sobie dorobi. Roki być może będzie miał niedługo, czy nie? Z tego co wiem, na razie nie. Ale pełnej wiedzy możesz nie mieć. A Kuba, nie wiem, masz jakiegoś tam bratanka? Mam. No to weźmiesz dla bratanka. No tak. Zawsze musisz szukać. Pozdrawiam problemu. Filipa. Jak kupiłem czekoladę kiedyś, to się oburzyłeś. Ale to smutne, że nie zapytałeś go o dziewczynę, tylko o bratanka. Ja myślałem, że też trzymasz dziewczynę, że może będziesz ojcem, a ty trzymasz bratanka. Ale ja wiem, że nie ma. Od dziewczyny do dziecka to i tak daleko. No nie tak daleko, jakby to ci się wydawało. No nie, mi się wydaje, że jednak trochę może być daleko. W każdym razie bratanek jest, który nie jest bratankiem, tylko jest synem mojego brata czwartego. I jestem jego chrzestnym, więc dla niego walczę. Kuba, nie wiem, czy ci wszystko zostało w przeszłości wyraźnie wytłumaczone, ale to wystarczy tylko seks. 9 tysięcy później jest dziecko. Dzięki. Ale uważaj, Kuba, bo to warto znaleźć wartościową osobę. I wy widzowie też. Uprawiajcie seks z zabezpieczeniem. Jeśli nie chcecie mieć dzieci. Zobaczmy kategorię. Program uczy. Kategorie. Co dzisiaj? Ładują się. Co tam u was? Jak dojechaliście? Tutaj. No, na stan futbolu rano dojechałem. Dziwne mecze reprezentacji. Tak, 1-1. Cezary Kucharski, fajny gość. Rybusy, wojarze, polskie wodki w Barcelonie. Marcin Najman, czyli znana i lubiana licytacja oraz znane i nielubiane czułko, które układa się wciąż logiczny. Ostatnio wygrał Kuba Białek, ale to tak do mnie nie dociera, że... Tyle razy wygrałem. Nie rozumiem twojej szydery i zaskoczenia. Można powiedzieć, że zawsze wygrywasz, jak nie ma Rokiego. Ciekawe, czemu. Wyznaczy Krzysiek, bo jest gościem specjalnym, a Kuba nie. Ja wyznaczam? Tak. I teraz... Teraz powiedz mi taką rzecz. Jeśli wyznaczę siebie, to dostanę punkt, tak. A jak wyznaczę kogoś, to ktoś straci punkt, jak nie odpowie. A jak odpowie, to utrzyma punktację. Trzyma punktację. Przy czym są pewne kategorie, które są dla wszystkich. To ja poproszę czułko dla Rokiego. Jak wjechał. Jest ciąg logiczny? Jest ciąg logiczny. Wybitny ciąg logiczny. Jeden z moich ulubionych. Dziękujemy za czułko, możesz się odwrócić. Możesz pytać. Czy mówimy o piłkarzu ekstraklasy? Nie. Czy mówimy o piłkarzu? Nie. Czy mówimy o postaci związanej z polską piłką? Tak. Mówimy o trenerze? Nie. Właśnie epizody były chyba. O, już mi rzucę sporo. No ciężko to nazwać trenerką. Mówimy o działaczu. Tak. Czy ta osoba jest na nas działa, nie? Chcę odpowiedzieć na pytanie. Ta osoba jest na nas działa. Tak, czy... Ile pytań jest? 7. Już 5 poszło. 5, tak. 5, tak. Teraz może 3. Pytanie o działacza. Czy pełnił funkcję prezesa, wiceprezesa w klubie, tak? Tak. Albo w strukturach? No nie. Czy pełnił? Nie. Na pewno? Dzięki za odpowiedź. No tak, tak wiesz, no. No bawimy się. Ale właścicielem klubu jest, tak? Bo tak by tej, żeby... No. Czy ta osoba jest z nami dzisiaj obecna? Tak. Czy to... I teraz powiem, czy to Krzysiek Mańkowski? Krzysztof Stanowski. Tak jest. Ale Kuba, no rozwaliłeś to. No, no ale bo no, ale to myśl pytał o to, czy kontrowersje. Jest pytanie. Właśnie no, osobą, która zarządza to tak czymś, sobie no. Będziemy odpowiadać, tak? No bo to był w ogóle błąd. To pierwsze pytanie dwa punkty. Już, no. Dwa punkty. Plus dwa. Plus dwa. Dobra. To w ramach rewanżu. Poza tym nie jestem właścicielem klubu. Stowarzyszenie jest właścicielem. Ja jestem tylko chyba nawet skarbnikiem. Nie jestem. Kim ja jestem? No, nie wiem. Chyba nikim. Jestem w zarządzie. Czułko wszystko poszło źle. Czułko dla Stana? Dobrze. Dziękuję. Jest tak, to możesz już tak. Czy to jest Cezary Kucharski? Nie. Minus 3. Nie, bo to jest pytanie. Musi powiedzieć. Cezary Kucharski, kiedy powiedziałeś Krzysztof Stanowski.
Dobra, czy to piłkarz? Nie. Czy to trener? Nie. Czy to ktoś z polską piłką związany? Nie. Czy ktoś związany z piłką zagraniczną? Nie. Super. Czy to ktoś związany ze sportem? Nie. Już blisko jesteś. No dobra, to jeszcze jedno pytanie. Czy to mężczyzna? Tak. Zawężone. Co? Zawęziłeś. Jakiś 2 miliardów. Ale czekaj, to musi mieć coś ze mną wspólnego. No. Szczerze mówiąc, nie musi. Znaczy musi, ale nie tak jak ty myślisz. To masz coś wspólnego ze mną? Ale już masz 7 pytań już. Aha. Musisz rzucać. Nikt związany ze sportem. Ciąg logiczny. Ze Stanowski. Nie wiem. Nie, podajesz. Stan Borys. Średnio. Czyli teraz pewnie będzie jakiś Borys. Minus 1. Tego nie wiem, ale wyznacza roki. No to może dziwne mecze reprezentacji, albo nie, Polski. Dobra, dziwne mecze reprezentacji dla Janka. Dobrze. Jakim wynikiem zakończyło się spotkanie Liceum Pedagogicznego w Wągrowcu z reprezentacją Polski? 1-0 dla Liceum Pedagogicznego w Wągrowcu, 12-0 dla Polski, remisem 1-1, 5-0 dla Polski. Rozumiem, że to Liceum Pedagogiczne w Wągrowcu miało jakiś mocny skład. Skoro takie są niskie. Nie wiem, nigdy nie byłem w Wągrowcu. Ja byłem. Mają mocny skład? Ja byłem w przedszkolu w Wągrowcu, a nie w liceum. Mhm. Czyli, a tam byli jacyś chłopcy, którzy umieli grać dobrze? Bo może potem poszli do tego liceum. Trzeba iść ciągiem. Jest to bardzo logiczne, co mówisz. Ale nie jesteś przekonany. A nie jestem przekonany. A w jakie czasy taki mecz? Słucham? W jakich czasach był taki mecz? W 38. A! To ja byłem później. Mogę ci podpowiedzieć, że grali w Wągrowcu. No to na obcym terenie. Jak na obcym? W Polsce. No ale Wągrowiec jest obcy teren dla reprezentacji Polski. No nie wiem, to już, no przecież nie pamiętam tego meczu. A Wilimowski grał? Kto? Wilimowski. Tylko skoro wszyscy... Nie mogę ci powiedzieć. Ale może grał dla drużyny Liceum Pedagogicznego w Wągrowcu. No mógł grać właśnie. Z 12-0. No 12-0 dla Polski, no. Tak jest, 12-0 dla Polski. No pamiętam. Wilimowski brameczki strzelił ten. 2-0 do przerwy. 2-0 do przerwy. Potem się liceum pedagogiczne w Wągrowcu posypało. Strzelił gola nawet Wilimowski. Co najmniej jednego. I Fryderyk Szerwkę też na przykład. Grał bez butów, jak Leonidas? Nie wiem. Nie wiem, czy grał na trawie w ogóle. Dobrze, to ja wyznaczam. Tak. Agresywnie teraz jeszcze zaktywizujemy Kubę i dla ciebie... Kubo, drogi Cezary Kucharski. Bardzo proszę. Fajny gość. Super gość. Ile razy Cezary Kucharski wypowiedział się na posiedzeniach Sejmu do 9 października 2015 roku? Margines jeden nowy wystąpienie. Bardzo niewiele. Wręcz można powiedzieć, że tam pełnił rolę bardziej takiego mebla ozdobnego. A ile on był kadencji? Dwie? Czy to wykracza poza... To nie jest tylko. Wykracza poza moje kompetencje. Wydaje mi się, że dwie były kadencje. Przełomowe to były kadencje. Nie, coś tam się musiał wypowiedzieć. Tak dla picu nawet. Więc strzelę, że 3 razy. Źle, ale dobrze. 2 razy. O. Raz poszedł, że chciał, żeby otworzyć okno, a drugi, żeby zamknąć. Utrzymujesz punkty. Zobaczmy, jak to wygląda. No super, już na dzień dobry jest na końcu. Tak to wygląda, mili państwo. I wyznaczasz, Kuba. Jako, że Krzysiek, coś podobno tam oglądałeś Barcelonę kiedyś, to polskie wątki w Barcelonie dla ciebie. Polskie wątki w Barcelonie. Wcale nie zdziwiło mnie, że przed rewanżem z Barceloną Guardiola bardzo szczegółowo wypytywał mnie o XXX. Kto wie, może wkrótce będziemy świadkami transferu do Ligi Hiszpańskiej.
Guardiola pytał mnie o XXX nie tylko jako o piłkarza, ale wypytywał o cechy jego charakteru, zachowanie poza boiskiem. O kogo pytał Guardiola Skorże? No czekaj. To już nie są czasy Żurawskiego. Tylko zastanawiam się nad Kalu Ucze, ale to nie są polskie wątki. Czy to są polskie wątki? Chyba nie. No z polskiego klubu chyba możemy podciągnąć. Ale nie sugeruję. Dobra, myślę, że nie chodzi o Kalu Ucze, bo to kiepski polski wątek. No trochę byłby. Już się bronisz? Może to powiem, Dariusza Pietrasiaka pytam. Powiem, że Kamil Kosowski. Paweł Brożek. Paweł Brożek był o krok od transferu do... Niesamowite te polskie wątki. A potem trafił do Recreativo Huelva i cała Hiszpania poznała. Podziwiała żonglerkę. No wiele nie było tych polskich wątków, ale chciałem, żeby ci było miło, że z Barcelony. Dziękuję. Że jest Cezary Kucharski. Bardzo mi miło. Tracisz punkt. Chciałbym dostać pytanie o Kucharskiego, mówiąc szczerze. Być może dostaniesz. Wyznaczasz Janek, tak? Tak, ja wyznaczę. Nie, Kuba. To Kuba, przepraszam. To ja dam teraz dla Rokiego. No ale tutaj stanowiąco Kucharskiego. Za chwilę, żeby to nie było jakieś podejrzeń, że robimy rajd. Wojarze. Dobra. Wojarze. Preston North End. Bury FC. Huddersfield, Swansea, Darlington, Oldham, Charlton. Kurde. Kto to może być? Chyba wiem. Kurczę, mam wrażenie, że to jest gość, który jest bardzo wysoko w alfabecie, ale... znaczy... Jak wysoko? No wysoko. Ale... Bo na razie nie jest to moja odpowiedź, ale to mógłby być Paweł Albot na przykład. No to chyba nisko w alfabecie. Właśnie. Nie, no wysoko. Nie, no jak no nisko. W nazwisku A, B. No to jest na początku samo. A, to początek alfabetu. Tak. No to nisko. No tak. Myślałem, że też Rzeżyński na przykład. Czy on Swansea? Kurczę, pamiętam, że była taka historia, że ten klub, w którym on grał, później awansował do Premier League i wtedy jakoś go tam gościł jako zasłużonego piłkarza dla tego zespołu. Tylko właśnie się zastanawiam, czy to mogło być w Huddersfield. No to mi się kojarzy z jakoś poprzednim sezonem. Oni w poprzednim chyba jeszcze grali w Premier League. No bo też Cywka, ale Cywka grał w innych trochę chyba. Cywka miał Barnsley na pewno. Dobra, no to Paweł Abbott, nie wymyślę. Paweł Abbott. Dobra. A tak mi się przypomniało, że dobrze w sumie, że Kucharski tylko dwa razy występował. Bo to byłoby męczące, jakby tak wiecie. Szanowny marszałku, wysoka izbo. Wyznaczysz. To może Rybusy. Rybusy są dla wszystkich. A Roki utrzymał punkty. Kazimierz Greń. Tak jest. Kazimierz Wielki i Green, czyli Greń. Ale to nie miałem takiego pomysłu, ale tak, że skoro stan jest, no to pod niego pewnie. Tak, bo chciałem, żeby mu było miło. Że jest ciąg logiczny wszystkich pytań dzisiaj. Dobra. Stanowi było miło. To Cezary Kucharski dla Stana. Paweł Abbott nie był po mnie, pode mnie już na razie. Zobaczmy. Czego Kucharski ma najwięcej? Interpelacji poselskich w siódmej kadencji Sejmu, goli w reprezentacji, środków zapobiegawczych zastosowanych przez prokuraturę, piłkarzy w stajni według Transfermarkt. Nie wiem, czy zaktualizowali ten Transfermarkt. No tak, piłkarza powinien mieć tam jednego już tylko, ale... Ale może mieć tam więcej jeszcze wpisanych, starych jakichś. A ile ma środków zapobiegawczych? Pewnie ze 3-4 ma.
Gole w reprezentacji z Brazylią strzelił kiedyś, chyba dwa. Wszystko chyba blisko. Z Litwą chyba kiedyś strzelił gola. Kurczę. Środki zapobiegawcze, zakaz zbliżania się. Kasa. Zakaz ale czy to jest zaktualizowane? Bo zdjęto mu chyba zakaz opuszczania kraju. I tu jest pytanie, Paweł, do ciebie. Paweł tego nie wie. Według mojej wiedzy jest zaktualizowane. Zaktualizowane. Interpelacje. To mu ktoś. Nie, to ja bym się nie chciał. Kurczę, ile tych goli ma ze 3-4? Wstałem, że ze 3. W meczach oficjalnych, nie? Tak, nie liczy się mecz z liceum. To tak logiczne w ogrodzie. Zakaz zbliżania się, kasa. No i co jeszcze mogli przyzwonić? Nic więcej, no bo przywrócili mu możliwość opuszczenia kraju. Może mieć dozór jeszcze? Nie ma. Zakaz zbliżania do Roberta? Mówiłeś, tak, zakaz zbliżania i 2-3 tu góra wyciągnę. Może mecze stare jakieś? Gole w reprezentacji, no ze 2-3 też ma interpelację, ten się nie podejmuje i ta stajnia mnie tak gryzie. Tam jest na pewno wpisany Krystian Bielik i boję się, że są jakieś wpisane takie spady typu Michał Kucharczyk czy coś, co jeszcze tam funkcjonuje. Dobra, stawiam na gole w reprezentacji. Goli ma 3, środków zapobiegawczych ma zakaz zbliżania się. I poręczenie majątkowe, czyli 2. Piłkarzy w stajni ma według Transfermarktu 0, ale liczymy tego Bielika rzeczywiście. Natomiast interpelacji ma 15. Wow, brawo dla Cezarego. No ale niestety tracisz punkt. No to przyzwyczaiłem się do tego. Nie jest to jakiś wymarzony start. Ale widzisz, bramki jego pamiętałem i nie wiem, czy dobrze powiedziałem, że dwie z Brazylią w przegranym 4-2 meczu i jeden z Litwą. Z Cyprem, z Brazylią i. Czyli z Brazylią jednego. Z Litwą. A, dobra, czyli Litwę pamiętałem, Brazylię pamiętałem, nie pamiętałem Cypru. A możesz wejść na stronę Sejmu i sprawdzić, czego dotyczyły te interpelacje? Bo mogę. Pamiętam, że czasami sobie to sprawdzę. Kto strzelił drugiego meczu z Brazylią? 4-2 przegraliśmy. Paweł Skrzypek, czy. Nie wiem. Paweł Skrzypek mógł strzelić. To był ten wyjazd, na którym Kowal przez 30 godzin. Nie, to nie ten. To było wtedy 2-1. Strzelił Skowiak. A 4-2 to chyba Kucharski i Paweł Skrzypek. Jest interpelacja w sprawie planów likwidacji sądu rejonowego w Łukowie. No właśnie o tym. Dlatego likwidacji. Jest, tak. Dlatego jest ich tak dużo, bo te interpelacje często chyba z jakichś takich spraw lokalnych dotyczyły. Znaczy dużo, nie wiem, czy 15 to dużo, bo są posłowie, którzy tam cały czas coś piszą. W sprawie planów prac remontowych na drodze krajowej numer 63 na odcinku Łuków-Białki. To może powinien zostać burmistrzem Łukowa, byłoby łatwiej. Nie, no dobrze, że reprezentuje swoje... A wiecie, że Radosław Kucharski, dyrektor sportowy z Legii, jest z Łukowa też. Tak? A jest z tych Kucharskich? Nie. Ale też nie z Łukowa. Dobra, no to zaraz wiecie, że w Łukowie... Janusz Atlas kiedyś napisał w Piłce Nożnej, albo w Przeglądzie Sportowym, już nie pamiętam, że Cezary Kucharski jest z Łukowa, ale nie z samego. A Radosław Kucharski jest ze samego Łukowa. To ich różni, tak? A tego nie wiem. Dobra, to może Marcin Najman. Marcin Najman, licytacja. Wymienię jak największą liczbę piłkarzy, których nazwisko zaczyna się na M, a kończy na I. 1. O. 2. Ale ty nie możesz tam się przebić. Dobra, to 2. Byłych też. Co? Byłych też. Tak. 3. 3 po raz pierwszy. 4. Pamiętajcie, że macie minutę. 5. 5 po raz pierwszy. Pięć po raz drugi. 6. 7. 7 po raz pierwszy. Tutaj warto podkreślić, że pytanie jest za 2 punkty. Ale 2 też można stracić. 7 po raz. Będziesz dalej licytował, czy? Będę. Kurwa, bo 8 może bym dał radę.
7 po raz pierwszy. 8. 9 po raz pierwszy. Myślę, że grzechotki są pożądane. 9 po raz pierwszy, 9 po raz drugi, 9 po raz trzeci sprzedane. Dobra, nie wiem, czy dam radę, ale uznałem, że wymyślę najwyżej w trakcie. 4. Messi, Majewski Stefan, Majewski Adam, Majewski Radosław, Michalski Radosław. Kurczę, szybko się wystrzelałem. Hmm. 30 sekund. Micański? Jeszcze 3. 15 sekund. Murawski, Radosław, Murawski Maciej i Murawski Rafał. Tak jest. Na ślizgu. Jeszcze Modelski, Makowski. Plus 9. Przepraszam. Plus 2. Plus 2. Odbicie się od dna. Wracamy do wielka pogoń za czołówką. Wyznaczasz, Krzysiek. No to ja poproszę Kucharskiego na siebie. Kucharski na ciebie. Miała być gra zapobiegawcza. Jak to się dostanę punkt? Jak odpowiem? Tak. Gdy go wyleczyłem w Monachium, dostał ogromne pieniądze i szanse zaistnienia w wielkim klubie. Problem w tym, że nie był cierpliwy, ciągle mu coś przeszkadzało. Kogo wyleczył doktor Czarek? Wydaje mi się, że chodziło o Rafała Wolskiego. Rafał Wolski. Dobrze. Rafał Wolski. Gdzie on byłby, gdyby nie doktor Czarek? Znowu brawa dla Czarka. Nie dość, że poseł, to jeszcze lekarz i menadżer i finansista. Plus 1 dla Krzyśka, czyli już ma, wrócił do pozycji wyjściowej. Niesamowita jest to pogoń i wyznaczasz. I poproszę teraz może Marcin Najman. Czyli znowu licytacja. Wymień jak największą liczbę Czechów. 10. 11. Skąd znasz tyle Czechów? Z Czech. 12. Byłem w Czechach kiedyś. 13. 14. 15. Kurde, będziesz dalej licytował, jak powiem więcej, czy nie? Wszystko nie wiem. Zastanowię się. 15. Ja już powiedziałem. Czy to 16? Czekaj, muszę to przemyśleć. Ale trzeba mówić z czeskim akcentem. Otto Paweł. Otto Paweł. Dobrze, będę mówił wszystkim. Dawaj, Kuba, śmiało. No czekaj, przemyślę to jeszcze chwilę. Kurde, nie bardzo wiem, kto gra w obecnej reprezentacji Czech. Przez Ekstraklasę w sumie. Mogę podpowiedzieć, że w Czechach żyje 10 milionów osób. Jest kogo wybierać. Wacław Havel. A jak będę tak strzelał z czapy, na przykład Jiri Pawlowicz. Albo na przykład Koller powiem. I będę tak po kolei imiona. Martin Koller. No jest jakiś Martin Koller. Michal Koller. Muszą tak być to dalej. Czesi powszechnie lubiani. Ale on był bardzo popularny w szkole. Kto? I, no Martin Koller. Ale ja go nie znam. Kuba, przebije. Ja go znam, słyszałem o nim kiedyś. A i Martin Koller. 17. 17 Czechów. No był blef. Wiesz, ja nie przebijam. Istnieje ktoś taki jak Martin Koller. Ja wyliczyłem sobie 15. Ale to, tak ale to Austriak. Już miał być błąd. I po co chcesz pracować? Ale w Czechach też jest. Mieszka w Hradec Kralove. Tak. Kiedyś tam miałem jechać. Tam kiedyś byłem. Na festiwal. Ja właśnie na festiwalu. Kiedy? W 2013, 14. To jeszcze się nie znaliśmy wtedy. Nie. To były piękne czasy. I 17 Czechów? Ile mi się przypomina z piłkarzy na M, kończący się na I. Cały czas mam to w głowie. 17 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. A podaj, że 10 sekund jest na wymienienie ich. Minuta. Minuta? Nie, no 10 sekund.
Pamiętaj, że muszą być to powszechnie znani Lubiani Czesi. Czyli nie może być żaden kolaborant. 3-4. Tomasz Petraszek, Petr Schwarz, Daniel Barr, Tomasz Pekhardt, Radosław Latal, Jerzy Neczek, Martin Pospisil, Petr Czech, Alex Kral, Tomasz Sołczek, Milan Barosz, Milan Skoda, Karel Pobolski, Paweł Nedved, Wladimir Szmicer. Jeszcze dwóch Czechów. Patryk Berger. Wondraczkowa. Paweł Kuka. Dobrze, to prosty był w sumie. 17 Czechów plus 2 punkty. Czy odważniej, panowie, trochę? Tak, właśnie. Będę karał za pasywność, jak Kowala. Kurde. O Jezus, coraz bliżej Grzechotek. I wyznaczasz. To może polskie wątki w Barcelonie dla Bybiałka. Polskie wątki w Barcelonie. W jakim mieście istniał Barcelona? Barcelona? No to wiem. Barcelona. Czyli kiedyś... Mogę podpowiedzieć, że na dworcu. Kiedyś moi koledzy mnie do jakiegoś przypałowego baru prowadzili przez pół Częstochowy i okazało się, że on już był nieaktywny i zastanawiam się, czy to nie mógł być Barcelona. Jakim był celą? Nie, miał bar. Lubił bardzo alkohole i ludzi. To mogło być tam, mogło być w sumie, co mi zostaje, jak nie ta Częstochowa. Chociaż może to było gdzieś w Gdyni, skoro ty to... Nie, dobra, Częstochowa. Ja nie znam żadnego celona. W Toruniu. W Toruniu. Na dworcu autobusowym. Ach. Barcelona. Już nie istnieje, prawda? Nie, dawno nie byłem na dworcu w Toruniu, ale miałem okazję stołować się w barze Celona. Pozdrawiamy Barcelonę. Nie, wbrew pozorom, nie jest to hiszpańska kuchnia. Tracisz punkt, Kuba, za brak elementarnej wiedzy na temat barów Celona i wyznacza roki. Dobra, to może czułko dla Janka. Dobrze. Odwracam się. Już mogę wrócić? Dziękuję, tak. Dobrze. Czy, to jest moje pytanie, czy hasło tego ciągu logicznego, nie, hasło tego czułka ma jakieś bezpośrednie powiązanie z imieniem albo nazwiskiem Borys? Tak. Dziękuję bardzo. Po pierwszym pytaniu, ja wiem wszystko już. Czy, bo taki kurczę bramkarz miał na imię Borys, ale nie, dobrze, czy Borys to jest imię? Ale pytasz... W tym czułku. No generalnie jest. No, tak. Czy Borys w tym czułku, czy mam na imię Borys? Nie, ale masz w czułku Borys na imię. Ale generalnie Janek. Już teraz wprowadzę zamę, się zastanawiam, kim jestem. Bo generalnie widzowie tego programu zawsze uważają, że Janek jest spizgany. Tak, dzisiaj podobno miałem jakieś czerwone oko, ale nie przyjąłem kropli, żebyście mogli dywagować dalej na temat mojego życia. Jak pytasz, tak, czy masz na imię Borys, to jest... Pani, która go malowała, stwierdziła, że trzeba podać krople, a Janek mówi, nie, to jest, no ja na co dzień tak wyglądam, bo dużo tak Janek. To celowo. No nie, no dobra, to Paweł, powiem ci szczerze. Tak? Że to, co mi powiedziałeś przed chwilą, w ogóle mi nie dało jakby żadnej odpowiedzi. No, masz na imię Borys. W tym kciuku, tak? Tak. Dobra. Czy... Naprawdę masz na imię Borys. Czy jestem... Adoptowany. Nie wiem. Wyglądam jak ofiara lotu na tym w quizie. Jestem piłkarzem? Nie. Czy byłem piłkarzem? To jest drugie pytanie. Nie, to jest to samo pytanie. Nie. To ostatnie pytanie. Czy jestem w ogóle związany ze sportem, piłką nożną? Nie. Kurczę. Jest Borys? Czy jestem Polakiem? Tak. Czy jestem z postacią z szeroko pojętego świata popkultury? Tak. Borys był tak, Stan Borys, a jeszcze był taki Borys jeden. Jeszcze jeden był, tak.
No wy macie łatwiej, bo wy wiecie ich hasło. Borys... Tak, też będzie wiedział. Borys... Kurczę, no niegoś nie mogę tego. Związany ze sztuką. Sztuką? Nawet z taką sztuką, takim miejscem związanym ze sztuką. No nie zaczynaj lepiej tego tematu. Mam jeszcze jedno pytanie, prawda? Tak. Czy jestem... Czy ja żyję? Kurde. Zaczynam się martwić o niego. Ostatnie pytanie. Nie, już nie masz, rzucasz. No tak, rzucam już. A kogo chciałeś, że nie żyje? No było kilku Borysów związanych ze sztuką. Kto? No nie wiem. Szczelina. Borys... A, wiem! Jest, wiem, Borys Szyc jestem. Tak. Jest, tak. Kurczę. Plus jeden. Jest tak spektakularnie zawalony. Byłem na Hamlecie jego, Borysa Szyca. Była zatoka sztuki. O Jezu. Dobrze, no nie wiem jak to skomentować. Dobrze, więc poproszę rybusy dla nas wszystkich. Proszę bardzo. Marcin Najman. Tak. Naj i mężczyzna. Men. Najman. Najman. Plus jeden. I przyjmujesz pałę. Czekaj. Skoro przyjmuję, to dam czułko na Rokiego. Dziękujemy. Do tej pory wszystko posuwało się do przodu według schematu. Imię kolejnej osoby zaczyna się, ma nawiązanie do nazwiska, czyli tak, był Stanowski, potem był Stan. Był Borys Szyc, no to teraz imię bo musiało być na Szyc, ale nie ma takiego imienia jak Szyc. Dobra, może coś... Dobra, czy... Stan Borys to chyba też nie imię Stana Borysa. No pewnie nie. Stan Borys. Dobra, czy imię tej osoby w jakiś sposób jest powiązane z nazwiskiem poprzedniego bohatera czułka? Nie. Stan Borys to Stanisław Guzek. Basiura. Basiura. Atelier Basiura. Czy ten ciąg logiczny jest mechaniczny, czy bardziej taki wymyślony? W sensie, że... Co? Dobra, czy w inny sposób nawiązuje do frazy Borys Szyc? Tak. Okej. Okay. Czy jest to postać związana z polską piłką? Tak. Czy jest to piłka się Bieloni Białystok? Nie. Kogo chciałeś? Borysiuka. Czy jest to piłkarz Ekstraklasy? Nie. Kurczę, podejrzewam, że to jest jakieś z dupy powiązanie całkiem. Czemu? Że zaraz wjedzie ta plansza i będziesz musiał tłumaczyć, o co chodziło. To jest proste. Janek by wiedział. Ja już wiem, no. Dobra, czy ta osoba ma na imię... Dobra. Czy jest to trener? Nie. Czy jest to dziennikarz? Nie. Musisz odpowiadać. Antonio Margaretti. Syczewska Agnieszka. O Jezu. Bo Szyc i Syczewska. No to... Czyli nie mechaniczne powiązanie.
A pomyślałem sobie, jak dawałem Rokiemu, że właśnie to może być Agnieszka Syczewska, ale uznałem, że nie zrobisz aż tak nieprecyzyjnego ciągu logicznego, ale jak po raz kolejny nie doceniłem cię. Może nieprecyzyjnie się wyraziłem, ale gdy zadawałem to drugie pytanie, właśnie o to mi chodziło. Czy jest ta fraza zawarta? Powiedziałem, że tak. Powiedział, że tak. Tak? Okej. Okay. Bo Szyc i Syczewska. Rozumiecie? No ekstra. Kuba. Możemy zobaczyć punktację? Oczywiście. Ładny masz zdjęcie, Janek. Podoba mi się. To dam jeden na jeden z Rokiem. Masz taki na Tinderze? Nie. No widziałem, że chcesz na kawkę. Ja z tą na kawkę? Kuba, jak Jemers. Kadra Czech, a 2004. Było przecież. Czy kadra Czech? Nie było kadry Czech. Było 26, dobra. Kadra Serbii. No to było po prostu bardzo to samo. To jest licytacja. Kto zaczyna? Na zmianę. Ten, kto ma więcej punktów. Tak to widzę. Co? Czyli? No to Roki zaczyna. Okej. Okay. To Paweł Nedwet. Jan Koller. Karol Poborski. Milan Barosz. Kurczę, czy to już były czasy Petra Czecha, czy jeszcze nie? Dobra, to może... Niepotrzebnie się wysprzęgliłem, bo teraz powiem. Można się raz pomylić, pamiętajcie. Dobra, Władimir Szmicer. Petr Czech. Tak i tak. Okej. Okay. Kuba by już nic nie wiedział, gdybyś nie Zdenek Grygera. Tak. Tomasz Rosicki. Tak. Marek Jankulowski. Tak. Tomasz Uifaluszi. Tak. Mogę sobie poczynić inwestycje i kupić nam pojedynki zegar szachowy. To będzie taka... Ile kosztuje? Ile kosztuje? A ze stówkę. Okay. To będzie taka, powiedziałbym... To dużo. To będzie największa inwestycja w historii tego programu. Też, ale to będzie bardzo efektowne. Te grzechotki myślę, że więcej kosztowały. No, jedna 200 zł. No. Ale zarazem pierwszą w kuchni. Ale czas jakiś się liczy, czy się nie liczy? No, Tomasz Rebka. Jak będzie przeciągał, to zacznie się liczyć. Kto? Tomasz Rebka. Nie. Jarosław Plasil. Tak. Oh fuck. Nie ma takiego. Nie ma takiego? Oh fucka. Dobra, taki żart. Świetny, świetny. Czesi. Jest taki jeden powiada, że coś tam. Tak? O to ci chodziło? Że co? Że to znaczy? Przeceniłeś. Myślałem, że to myślałeś. No Kuba, 20 sekund. I potem kolejne 20 na poprawkę ewentualną. Ale co? Nie rozumiem. Że wądraczkowa? Nie, co? Nie. Kukułeczka? Kukułeczka? Kuba. Dobra, strzelam Radosław Latal. Nie. Jeszcze ma drugą szansę, tak? Tak, 20 sekund. Kukułeczka. Kukułeczka. No a co jest dalej? W kukułeczce? Nie wiem. No, kuka? No? Nie ma kuki. Słucham. Nic nie powiesz? To
Tomasz Irsak, no wiadomo, że. Nie, no dużo szansy były. Na kierownicy akurat tam z Holandią tylko. Nie ma. Kurde. Z takich, mówiliście Poborskiego? Tak. Nie, już Patryk Berger jeszcze grał, czy nie? Nie. Już nie. A Baba albo Kuka? Nie. Ale był też René Bolf. Z takich znanych, ktokolwiek? Lokwenc, Iranek, Hübschmann, Marek Heinz, Rosenal i Antonin Kiński. Bez szans już. No, dobrnęliśmy do mety. I Paweł Maresz. No, plus dwa Maresz roki, minus jeden. Kuba, ludzie kochani, zróbcie coś. Dobra. Buciek, to wam przychodzi. Próbowałem. To może dziwne mecze reprezentacji dla Stana. Dziwne mecze reprezentacji. Z którym zespołem nigdy nie grała Polska? Z reprezentacją Rzeszowa, z Rapidem Wełnowiec, ze Stalą Mikołów, z Awią Świdnik. Ty, Janek, jesteś chyba z Rzeszowa, nie? Bliżej Świdnika, jestem z Lublina. No dobrze, wiadomo, że czas strzelać, ale tak. Ale jak gdzieś tam się jeździła na zgrupowania z jakimś lokalnym zespołem, mogła pogrywać, ale żeby skrzykiwać całą reprezentację Rzeszowa do niej. Jakże piękne miejsce związane z Kazimierzem Greniem, którego pozdrawiam. Myślę, że to będzie moja odpowiedź, reprezentacja Rzeszowa. Jest to zła odpowiedź. Dziękuję. Aż dwa mecze były rozegrane z reprezentacją Rzeszowa. W 49 roku i w 56. Ale nieoficjalne. No bo to są dziwne mecze reprezentacji Polski. Czyli z Rapidem nie grałeś. A myślisz, że z liceum Wągrowskim jest nieoficjalne? Dziwi mnie, że Stan nie wiedział, przecież zaczynał wtedy w przeglądzie. Awia Świdnik. Nawet, nie wiem, czy Awia dałbym na ostatnim miejscu. Hubert Popluc strzelił kiedyś gola reprezentacji Rzeszowa w przegranym meczu 1-3 przez Polskę. Polska przegrała z Rzeszowem? Tak. To Rzeszów powinien być Polską w takim razie w następnym meczu. Dobra, może rybusy. Powinno tak być. Rybusy, proszę bardzo. Dariusz Meduski. Tak jest. Same kategorie, żeby Krzysztofowi było miło, a on nic nie wie. To jest taki poziom, takie tempo, że ja dopiero oczy zmrużyłem, żeby zobaczyć, co tam jest, a już odpowiedź padła. Nie, no ja lubię te quizy, bo potem muszę do tato, muszę iść z Pawłem, jest gorzej. Nie denerwuj mnie. Dobrze, przepraszam. Plus jeden. Wojarze dla Kuby Białka. Wojarze Kuba Białek. Bochum, Rapid, Tirol, Admira, Modling, to samo. SV Ried, Sankt Pölten, Saddam Hussein. Sankt Pölten. Saddam. Przepraszam, SV Hunsheim. Pomyliłem. Bochum, Rapid. Twoje rejony. I co z tego? Musisz szukać potem Hunsheim. Sankt Pölten to chyba jest Szwajcaria albo Austria, nie wiem w sumie. Tak mam Austria, znaczy Niemcy, Austria, 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 Austria. Coś tam, coś tam. Przewijało już dużo tutaj tych Austriaków, znaczy polskich Austriaków. Zastanawiam się, których jeszcze nie powiedzieliśmy. Marcin Adamski to chyba nie grał aż w tylu klubach. Ratajczyk grał w nieco lepszych. Ja nie wiem, szczerze mówiąc. Ja chyba wiem. Marek Świerczewski był. Wydaje mi się, że jakiś polski klub grał w Sankt Pölten w pucharach. I przy takiej okazji zawsze staramy się robić wywiad z takimi osobami, ale... Z Rapidem graliśmy kiedyś. Nie no, z Ried też Legia grała. A z Hunsheim? Tak. Reprezentacja Rzeszowa z nimi grała. Tak, jak tak. Liceum w Wągrowcu grało z Hunsheim. No, Kuba? Dobra, strzelam. Janusz Góra? Nie. Maciej Śliwowski? Tak.
A już co, wydaje mi się, że transfer do Bochum nie doszedł do skutku. Że on tam... I to mnie wprowadziło w błąd. Nie. Już ci mówię, na 90 minut. Bo ostatnio jakiś wywiad z nim czytałem i on powiedział, że miał iść do Bochum, ale go oszukano i w końcu musiał wracać i pojechał do Austrii. Na 90 minut ma wpisane. Ale mecz jakiś ma rozegrany? Nie, ale siedział tam rok. Właśnie, ale chyba go nie zarejestrowali skutecznie, ale no dobrze. Maciej Śliwowski. Wyznacza Roki. Mm-hmm. Może polskie wątki w Barcelonie dla Janka. Dobrze. Jeszcze, no. Jak nazywał się piłkarz grający dla Barcelony w latach 11-13, który uważany był za Polaka? Panowie, merytoryka. Merytoryka. Nie? Merytoryka. Szymanowski? Nie. Choć Czechem chyba był, nie? Jak się okazało potem. Jak on się nazywał? A to jest to odpowiedź? Znaczy, no strzelam, zastanawiam się. Szymanowski. Nie, tak. A to Szymanowski nie było odpowiedzią, tylko czym? Hipotezą. Nie no, to... No, coś tam, coś mi się kojarzy, ale miał takie... No tak, no sam Szymon jakoś tam coś, nie wiem. A wy wiecie, czy nie? Mi się wydaje, że to jest nazwisko podobne do... Podobnie brzmi jak Rosicki trochę. Tak. Rosicki? Tak. Walter Rosicki. Rosicki. Okej, okay. No faktycznie, faktycznie. Czyli rzeczywiście podobnie brzmi do Rosickiego. Tak. Rosicki. Znasz odpowiedź na te pytania, do których nie musisz odpowiadać. Dobra, to może wojarza dla Stana. O, może tym razem się uda. Linz, Tromso, Asker. Aj, niestety. Ale blisko z Austria, Norwegia i Asker, co to jest? Krok. Jaki kraj to jest Asker? Już ci mówię. To jest Norwegia. Teraz już wszystko wiesz. Czyli ktoś, kto osiadł w Norwegii. Nie no, bez szans. Czekaj, Lars Klims. Nie, nie wiem. Nie wiem, nie będę wiedział. Kazimierz Sokołowski. No, który potem był trenerem? Tak. Okej, okay. Do zgadnięcia w sumie. I minus punkt. Ale to się przyzwyczailiśmy. Zobaczmy tabelkę. Zobaczmy tabelę. Boże, ludzie, weźcie coś, zróbcie. Dobra, to może rybusy. Rybusy. Maciej Sierpień? Chyba nie. Grzegorz Lato? Nie. Łukasz Sierpina? Nie. Jaki by to miało związek ze Stanem? Nie wiem. A co wszystko musi mieć? No jak trzy dałeś, no to czwarte pewnie też. A z tyłu jest Agnieszka Chylińska, czy podobna dziewczyna? Tak. I to jest Doda i Łukasz Jakubowski. Jak Doda? Co? Czyli to nie jest Chylińska? Nie no, z tyłu jest Chylińska. Tak. A to jest Doda? Nie. Nie, to nie jest Doda. A to jest ważne, że tam jest Doda? Nie. To jest trudny... postać, tak? Co? Postać to jest. Kto? No to Doda? Coś. Nie, ten rybus to jest postać. Tak. Rybus to postać. Natomiast nie skupiałbym się na tym, czy to jest Doda. A na tym, że to jest Agnieszka? Nie. Skupiłbym się na okolicznościach ich spotkania. Krzysztof Stanowski? Nie, dlaczego? No zawsze jak ktoś przychodzi do czułka, to go dajesz jako jedno hasło. Ale już był w zeszłym, jak Krzysiek był w poprzednim, to był. Okej. Okay. Już mi się skończył bo Stan Borys. Inaczej wiesz, znaczy logicznego wytłumaczenia tego nie znajduję. To jest bardzo trudny rybus. A realizatorka wie? Nie. To co panowie, odliczamy sobie.
20 sekund i każdemu zabierę po punkcie i będzie super. Sekund. Sierpień, coś. Dariusz Trusimek? Nie. Wakacjami. Po wszystkich kosach skojarzył. Minus punkt dla wszystkich. Odpowiedź brzmi Błażej Augustyn. Ojeju. Ponieważ to rower Błażeja. Rower Błażeja, program po lewej, a sierpień to August. Po angielsku. To jeszcze trzeba języki znać. To za dużo. Przeceniłeś nas. I poproszę dalszą kategorię. Może polskie wątki w Barcelonie dla Kuby Białka, który kiedyś chciał jechać do Barcelony. Tak. Przyjazdem. Jakim polskim klubom udało się zremisować z Barceloną w europejskich pucharach? Ojej, w europejskich pucharach. A ile z tych klubów? To nie będzie podpowiedź za dużo. No na pewno Lechi, ale to nie był puchar. Barcelona. To był super mecz. Paweł, do dzisiaj żałujesz, że nie poszedłeś na mecz? Łatwe. Nie żałuję. Mam koszulkę Barcelony z tego meczu podpisaną przez zawodników. Tam jest i Messi, i Neymar na jednej koszulce. W ogóle to wydaje się, że było niedawno, a niektóre rzeczy pokazują, że kompletnie inne czasy, bo ten mecz miał sędziować Tomasz Musiał i go zdjęli z tego meczu, bo był za gruby. Tak. I on też chyba tak żałował, że miał tam debiut Neymara czy coś takiego. Tam Piotr Grzelczyk strzelił bramkę taką? Bieniu też tak. Strzelił. Grzelczyk strzelił. Tak. Messi strzelił. Jeszcze ktoś dla Barcelony, ale nie pamiętam kto. Jakiś młody chyba. Synonym. Mam wskazać ile klubów, czy jakie kluby? Jakie. Dobra, no strzelam, bo ja kompletnie nie pamiętam. Pamiętam tylko mecz z Wisłą Kraków, ale tam było bodaj 4-0 i 0-1. Znaczy, na początku XXI wieku jeden był, w latach 90. jeden na pewno też. A i też jeszcze Wisła wcześniej grała z Barceloną przecież. Tylko nie pamiętam, jaki tam był. Dobra, Wisła Kraków i Legia Warszawa. Nie. Źle. Lech Poznań, Legia Warszawa. Tak. 1-1 w Poznaniu, 1-1 na Camp Nou Legii. Andrzej Łatka. Mhm. Wszystkie te remisy były po 1-1. A Legię wtedy skręcili, bo nie uznali prawidłowego gola. Pamiętam. No to był ten mecz na początku XXI wieku, czy? Nie, w 89. Bo na początku XXI wieku też chyba Legia? Nie było, 0-1 przegrała Legia u siebie i na wyjeździe. Ale mówię o tym dlatego, że sprawdziłem składy z tego meczu i trójką obrońców w ogóle na Barcelonę wtedy. Nie pamiętam, kto prowadził. Ale wtedy Legię. To był najbardziej powszechny system. Właśnie o tym mówię, że teraz nam się to wydaje, że to jest taka rewolucja w futbolu i teraz będziemy grać 3-5-2 czy coś takiego. Wszystko wraca. A w ogóle chyba Mariusz Zganiacz grał w tamtym meczu, jakiś absurdalny skład. Tylko wtedy 3-5-2 polegało na tym, że miałeś jednego środkowego obrońcę i dwóch bocznych. Czyli na przykład Legia grała, wiesz, Jacek Zieliński, nie wiem, Krzysztof Ratajczyk po lewej, a na prawej ktoś tam mówi, nie akurat wtedy, tylko w ogóle. A teraz jednak trochę inaczej. Tak. Niby 3-5 pewnie było obrońcy. Minus punkt Kuba za brak elementarnej wiedzy. I roki wyznacza. Muszę 1-1 z Janem. Grajmy. 1-1 z Janem. Gdzieś biec pewnie. On tu może być mocny. Pojedynek na bohaterów, a jednak miłość. Na roki. Nie czuję się mocny w tym, ale dobrze. Roki dawaj. Marek Mostowiak. No, ta co została zamordowana. Chyba nie będziesz mocny w tym czułku. No nie, bo ja tego nie oglądałem. Już takie blubry jakieś. No, Hanna Mostowiak. Mateusz Mostowiak. No tam taki był jeszcze, Filip Mostowiak. Kto? No co? Filip Mostowiak. W rodzinie zasadniczej był Filip, chyba pomyliłeś. Tak? No, mogę pomylić. No to jest... Czy jest? A nie, to jest ktoś... No jest nie, nie, no gdzie? To jest z naszej szkapy. No to mi się pomyliło z tym. Filip Mostowiak, nasza ale szkapa. Mogę się raz pomylić, także tak. Dalej gramy. I rozumiesz, że o to chodzi, że wszystkie dzieci... Wiem. Mostowiaków się nazywały na M. Ale pomyliłem się, to mogę dalej. Tak. Bo matka była jeszcze, czy ojciec był też. Zazwyczaj tak jest. Ich i... No to spoko, jak na M tam była...
Marek Mostowiek, ale to nie tak, to też. No to tak jest nawiązanie do tytułu, że bohaterowie mają M imiona i jest Mostowiakowe, tak? To czwórka dzieci. Okej. Okay. Czwórkę mieli. I trójkę tak. Marek Mostowiek, czyli... No, to jakieś imię na M trzeba bym myśleć. Wiesz, Maciej, Marzen, Marzan... Mamryc. Nie jest to łatwa sprawa, ale był Tadeusz Mostowiek. Oni się taki nazywał. Jadek telewizora w domu nie wiem. Co? Stary Mostowiak. Stary Mostowiak, no. Nie ma, przegrałeś. Jezus. Marek Mostowiak, Małgosia Mostowiak, Michał Marta. Mostowiak. Jeszcze jeden. Marta. I Marta Mostowiak. Ale ja byłem w tym mocny, także. Ja nawet w kojarzę... Jacek grał uzależnionego, co Gonera, co go grał. Radomska była. Radomska, Jaroszy. Stary Łagoda, młody Łagoda. Tak. O jest. Nie. Ten, Stefan Müller. To jest pytanie ułożone pod rukiem. Coraz gorzej jest. Trochę popkultury chciałem wprowadzić, ale jak ty mówisz, Filip Mostowiak. Tadeusz Mostowiak. Kowal więcej bym powiedział. Powiem tak. Dobra, to może... Dramat. Dziwne mecze reprezentacji. Dla Kuby. Kuba. Ty mnie nie lubisz dzisiaj. Kto nie strzelił gola reprezentacji armii algierskiej w 1974 roku? Dejna Latoć Mikiewicz Żmuda. Reprezentacji armii algierskiej. W 74. No cyk, łatwe. Wszyscy pamiętam ten mecz. Do tej pory jest na TVP. Robiłeś ten mecz. Robiłeś ten mecz. Grali w Algierze. Odpowiedź D, Żmuda. Dobrze. Polska wygrała wówczas 3-0 po golach Dejny Laty i Ćmikiewicza do przerwy 1-0. Doskonale pamiętam. Potem za ciosem. Skróty oglądam co roku na rocznicę. Czyli reprezentacja wydarzenia. Armii Algierskiej jest słabsza niż reprezentacja Rzeszowa. Tak. Ale lepsza niż liceum pedagogicznego w Wągrowcu. To tak, to na pewno. Wyznaczasz, Kuba. Ile mamy jeszcze pytań do końca? Nie wiem, z 10? 7. Też chyba nie wygram. Chyba nie. Chyba, że będziesz 1-1 kosił. Bo dobra, to ze stanem 1-1. Proszę bardzo. Oszacuj bilet bramkowy KTS-u. Weszło z tego i poprzedniego sezonu. Chodzi mi tylko o ligę bez baraży. No co mają powiedzieć, ile strzelonych, ile... Ale jak to jak wygląda? Znaczy, masz chyba wykonać działanie, tak? To różnicę chyba, tak? Podać tak, ile na plusie, albo ile na minusie. Znaczy, no na plusie, no bo... Na plusie. To chyba masz tutaj pewien handicap? Nie, no nie, bo to zwykła zgadywanka będzie. Nie, no już wcześniej wyszło, że stan nie pełni żadnej funkcji w KTS-ie. Ani właściciela. Kuba, dobrze, ale jak to ma wyglądać teraz? Co ja mam podać liczbę? Czy Kuba mi napisze, a ty podasz, a ja przeczytam, co on napisał, żeby się nie sugerować. Kuba podejdzie i napisze mi na laptopie, a wtedy ty powiesz. Dobra, to ja się zastanawiam. Poprzedni sezon i ten, tak? Tak. I trzeba je sumować? Mhm. A ile jest drużyn w A-klasie? Nie powiem ci. Wyjazdy do Rząśnika bywały ciężkie. Dobra, strzelę coś. Mogę to jeszcze nie! Dobra, i tak już wiem inną. Uczciwie podam, jak dobra. Tak, dobra. Nie. Na pewno dwie cyfry? Dwie cyfry podałeś? To wygrałem. Moim zdaniem w tej rundzie mamy 3 bramki stracone i jakieś... 77-80 strzelonych, ktoś koło tego, myślę, że 77 bym powiedział. A w poprzedni sezon trwał tylko pół roku, straciliśmy trochę więcej, strzeliśmy trochę mniej, myślę, że będzie koło 50 i z 6 straconych. No to bym powiedział 127-8. Czyli 119. Mhm. A Kuba powiedział 75? Na plusie, a jest 137, więc wygrywasz. Dziękuję. Plus 2 dla Stana, minus 1 dla Kuby. Zobaczmy, czy tu się może coś jeszcze odwrócić.
6 punktów, 6 meczów, 6 kategorii. No, Kuba. Opadnicza. Kuba, Kuba! Można Kubę przynajmniej uwalić. Można, ale nie trzeba. Wyznaczasz to. A ja wyznaczam. Tak. To ja poproszę Kucharskiego na siebie. Dobrze. Wymienię wszystkie zagraniczne kluby, w których grał Kucharski. FC Aarau. Iraklis Saloniki. Mhm. Sporting Gijón. I wszystko. Mhm. Plus jeden. Lubię tego Czarka, to fajny gość. Najlepiej na nim punktuje. Wyznaczasz dalej. Tak? A ja? Dobrze. To nie będzie mile widziane, ktoś wezmę na siebie znowu, więc powiedziałbym Marcin Najman. Marcin Najman. Wymienię jak największą liczbę seriali. 5. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Panowie, co jest? Kuba nic nie widział. Widziałem dużo. W dupie był, gówno widział. 23. Po raz pierwszy. Janek, ty będziesz dobry w to, co? Tak, tak, tak. 24. 25. Dom nad rozlewiskiem jeszcze. Masz do następnego. No, już mam, już jeden. A tam było kilka rzeczy nad rozlewiskiem. To 26. No, tak, tak, bo jeszcze nie. 27. Sanatorium? Nie, bo to się zmieniało, pamiętam. Roki dał 27. 27 po raz pierwszy. To się nie da powiedzieć. To 3 minuty masz. Do 40 się da. Ostatnio powiedziałem 29 klubów z Bałkanów. Tak, tak. Bo to się zmieniało, bo było życie nad rozlewiskiem, dom nad rozlewiskiem. Każdy sobie zmieniał. Potem na końcu. Nie pamiętam. I minutę ma, tak? 40 po raz pierwszy, tak? Nie, tak. Jest. 26 chyba. 27 było. Nie, 27. 27 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Sprzedane. Minuta. Czas, start. W labiryncie, klan, plebania, samożycie, na wspólnej, jak miłość, pierwsza miłość, hotel 52, Dexter, narkos w Meksyku, dom nad rozlewiskiem, Californication, ekipa, intrasz, kurczę, zacząłem się. Gambit Królowej. 25 sekund. Daredevil. Lucifer. Przyjaciele. The Office. Angielskie. The Office amerykańskie. Teoria Wielkiego Podrywu. Jak poznałem waszą matkę. Technicy magicy. Koniec. Nie zdążyłeś. 24 miałem. Czyli łatwiej kluby z Bałkanów. Trzeba powiedzieć. Jeszcze bym przyspieszył. Minus 2. Ale wyznaczasz. Tylko, że nie masz na siebie. Ja wyznaczam? Mhm. Czemu ja? Bo wygrałeś licytację. Aha. Co zostało? Dziwne mecze reprezentacji. 1-1. Najman i Wojarzyn. Dobra, to może dziwne mecze reprezentacji dla Janka. Proszę. Jakim wynikiem skończył się mecz Polski z zespołem czytelników Ekspresu Wieczornego? 5-1 dla czytelników, 5-1 dla Polski, remisem 2-2, 10-0 dla Polski. A to był ważny mecz. Naprawdę ważny. Bo? Wydaje mi się, że w tym meczu nogę złamał Jacek Gmoch i zakończył karierę. O, aha, w tym. Myślałem, że on z Niemcami gdzieś tam. Czy były dwa takie mecze? Sprawdź, czy to w tym. Ja pytam o mecz z 68. Czyli mógł złamać się, faktycznie. Pisz Jacek Gmoch, Ekspres Wieczorny i sprawdzimy, czy mam rację. Czyli musiał ostro walczyć, co znaczy, że jest jakaś podpowiedź. Tak. Marian Szeja złamał mu nogę. Jaki dziennikarz? Marian Szeja to bramkarz. A,
Ale być może po godzinach czytelnik. czyli mu złamał z własnej drużyny bramkarz. Tak. Okej. Okay. Jejku, jejku. Oni mogli ten mecz zremisować. Wtedy. Prawie na pewno zremisowali, do tego 5-1 dla Polski. 5-1 dla Polski, twoja odpowiedź? Tak. Jest to zła odpowiedź. 5-1 dla czytelników. Chyba nie był wyjściowy garnitur naszej reprezentacji. Jedyną bramkę dla Polaków wówczas był Bernard Blaut. No ale to oni grali 11-7 czy jak? A to w ogóle był, bo to też to był zespół czytelników, przecież tak naprawdę zespół wybrany przez czytelników, na przykład najlepsi ligowcy, którzy grali przeciwko reprezentacji. Też mogło tak być. Kto tam zdobył wtedy złotą piłkę? Dawaj, przyjeżdżaj. Chyba ciężko. Jak grali piłkarze wybrani przez czytelników. No właśnie. Widzisz. Nie widziałeś tego. Pewna różnica. Ale to jest zespół czytelników Ekspresu Wieczornego, jakby nie patrzeć. No tak, tak. Tracisz punkt i no wyznacza rok. Czyli dalej. Polska reprezentacja przegrała z kadrą Rzeszowa, ze swoim czytelnikiem tego Ekspresu. Ale z armią algierską 4-0 było. I wygrała też, co wiemy po poprzednim quizie, z reprezentacją irackiej policji. 2-1. A z reprezentacją Radomia? Było do przodu? To były derby. Reprezentacja Radomia. Ale reprezentacja Radomia gra 6-3. Polska wygrała pierwszy mecz z reprezentacją Radomia. Polska B 2-1 wygrała i 7-0. Jeszcze kiedyś, pamiętam, w połowie lat 90. był mecz reprezentacja kontra Legia Warszawa. Legia grała bez reprezentantów. Ale wydaje mi się, że wygrała 2-1. Kilka takich meczów było. Ale w 90. to nie. Nie, w połowie lat 90. Moim zdaniem 94 albo 5 rok. Ostatni mecz ma 63, Legia Polska. Był na pewno 2-1 dla Legii. No dobra. Wyznacza. A nie z Lechem? Nie. Amra. Dobra. Najman. Może jakoś inaczej się nazywała Legia wtedy. Wymień jak największą liczbę klubów, których nazwa zaczyna się na O. 1, 3. Arsenal. Aston Villa. 4. 4 po raz pierwszy. Nie no, wszedł to załatwić. 5. Sześć. Janek, będzie kara za pasywność. Ja miałem, na początku listowałem, że 2. 6 po raz pierwszy. 6 po 7. Panowie, to musi być walka. 7 po raz pierwszy, 7 po raz drugi, 7 po raz trzeci. Sprzedane za 7, no minuta, dobra. Lecimy. Odra Opole, Odra Wojsław Śląski oraz druga Odra Wojsław Śląski. Nie były dwie do niedawna. To jest 3. Odra Szczecin, bo taki klub. Orlęta Łuków, 5. Oviedo, 6. Co Oviedo? Real Oviedo, no co? To jest Real, a nie Oviedo. Ale ta, a Betis to jest co, Real czy Betis? No przestań. No. Oviedo. Ja cię gadę. I jeszcze taki klub OKS Olsztyn. No. No i już, 7. Jezus, nie mogę dać Osasuny na przykład. Dać Oviedo. Dobra, plus 2. Jeszcze to może coś się zadzieć. Zobaczmy. No. Ale jeszcze Łukowem przydzwoniłem. Od Kucharskiego. Wyznaczasz. Co zostało? 1-1 i Wojarze. Czyli... Grajcie z Rokiem 1-1. A jest 12. Dobra, poczekajcie. Czyli jakbym zgadł Wojarza, a potem wygrał 1-1 z Rokiem, to prześlijmy go. To remis. Rokiem spadnie za 1-1 na 15. A tobie może do 15 awansować. Na remis, tak. Na remis mogę pójść. No wybaczcie, muszę spróbować to zrobić. Wojarzę na siebie.
Birmingham, Gretna, York, Swansea, Motherwell, Barton. Co to za gówniane kluby? Exeter, Yeovil, Bodo Glimt. Gretna FC? Mhm. Dobra, wygrałeś, Loki. Dzień jak co dzień. Mogę już sobie pogrzechać trochę? Nie, strzelam. W ogóle był taki piłkarz, nie? Który grał w jakimś jednym chyba z tych klubów grał. Adam Czerkas. Blisko, bo na A też. Artur Krysiek. No już był kiedyś Krysiek w tym. Nie. No ja mówię nawet Krysiek, już Artur. Ale to pewnie źle. Nie, dobrze było wtedy. Tracisz punkt i jeden na jeden możesz wybrać, z kim chcesz to kończyć. No dawaj z drogi. Pojedynek na gospodarzy Mistrzostw Świata. A jak są podwójne, to liczy się jeden, tak? Tak. Okay. Zaczyna Roki, bo ma więcej. Korea Południowa. Czy ja mogę powiedzieć Japonia, czy już nie mogę? Możesz. Japonia. Niemcy. Meksyk. Republika Południowej Afryki. Niemcy. Były Niemcy. Teraz tylko może powiedzieć Niemcy. No ja powiedziałem Niemcy. Tak? Tak. Przepraszam, Hiszpania. Rosja. Brazylia. Stany Zjednoczone. Argentyna. Francja. Francja? Anglia. Włochy. Urugwaj. Szwecja. Zostało coś jeszcze? A mogą być te, które już są zaplanowane, nieodbyte? Katar. Rosja była? Była. To skoro mogą być, to Meksyk. To Kanada, przepraszam. O kurczę, to nie teraz strzeliłeś. Afryka miała tylko raz, no. Nie, dużo mieli. Mi się taki strzał trochę z dupy. Szwajcaria. Tak. Kurwa, też miałem mój ostatni pomysł. Został jeden kraj. Jeden kraj? Jest to, kurczę, kraj pewnie europejski. Czy już jak został jeden, nie mam szans w ogóle. Już... Nie będzie remis, jak odpowie. Aha. Austria. Nie. Jeszcze mam jedną szansę, tak? Tak. Kurczę, tak mi chodzą mi po... No, nie będę mówił, bo... jeszcze... A, tak. Nie, już nie odpowiadam. No. Chodzą mi w głowie Węgry, bo świetnie grali w piłkę, tak? Ale czy to ich uprawniało do tego, że... No, Chile. Chile.
No i to wszystko. Także. Dziwne, że nie wymieniliśmy wszystkich tych bohaterów, jak miłość wcześniej. W Argentynę mówiliście, nie? Tak. Tak. Czyli dostajecie po punkcie. Brawo, Rocky. Masz dać dzieciom. Na razie dla mnie swoim. A potem swoim im zabiorę. Dzieciom. Zobaczmy klasyfikację. A to 1-1 było dobre, bo wymieniliśmy wszystkie poprawne treści. Tak. To się chyba rzadko zdarzy. Drugie miejsce, Krzysiek, dzisiaj. Dziękuję. Lepsze niż ostatnio. Lepsze. To ty byłeś ostatni. Chyba. To tak. Ale dzisiaj chciałem, żeby ci było miło. Był Kucharski, był Grein. Dziękuję. Był Dariusz Mioduski. Rebusy, dziękuję. Kuba, fatalny występ. Fatalny. Musisz to przemyśleć wszystko. Nadrobię w przyszłym tygodniu, ale jeżeli zaprosisz. Następny mnie nie będzie. Aczkolwiek pytanie Janka, czy Marian Szeja to dziennikarz, też było. Ale wszystko przez ten pojedynek na kadrę Czech. Gdybym go wtedy wygrał, to bym wygrał cały quiz. No. Bo on wtedy dawał na was pytania, a one były trudne i byście nie odpowiadali. Letal zadecydował tak naprawdę. To jest takie gadanie jak, nie wiem, jak Smuda. Gdybyś wystrzelili... Bramka na 0-4 ustawiła. Tak, tak. Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka. Dobrze, dziękuję wam za mile spędzony czas. Jan Mazurek był z nami, Krzysztof Stanowski. Dziękuję. Jakub Białek, Mateusz Rokoszewski i ja. Ten quiz będzie leciał, nie wiem kiedy, ale będzie też leciał wtedy. Do widzenia. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Ciężniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Jakiegoś stałego.